odcinku. Olej w CRV-ce cały czas niewymieniony, w Mazdzie też nie. No Mazda ma jeszcze czas do września, ale bańka zapiona Castrola. No w Hondzie wymiana chyba minie w kwietniu czy w maju, także jeszcze trochę jest czasu, minie rok właśnie od ostatniej wymiany, chyba w maju. No w każdym razie nagrywam ten filmik, żeby się Was spytać o opinię, gdyż napisał do mnie przedstawiciel olejów PMO, holenderskiej firmy, czy bym nie chciał podjąć współpracy. Na zasadzie, przynajmniej ja to tak zrozumiałem, bo szczegółów nie znam, że przysyłają mi olej w gratisie, ja wlewam, no i testuję, znaczy testuję na zasadzie obserwacji po prostu. Wszyscy, co znają mój kanał, wiedzą, że ja nie jestem na sprzedaż, więc nawet jakbym się podjął takiej współpracy, to na pewno nie będzie tak, że po prostu będę wychwalał. No w każdym razie nie wiem, co robić. Napiszcie w komentarzu, czy uważacie, że powinienem, czy nie powinienem. Zacząłem przeglądać ich ofertę, bo jak wiecie, ciężko jest dobrać olej do CRV-ki, żeby były spełnione dwa kryteria IAPI i ACA, tak to się chyba nazywa, dobrze pamiętam? Tak, ACA i API. Instrukcje piszą, żeby wybrać to albo to. Nie wiem, może sami wiedzą, że właśnie ciężko jest dobrać olej, żeby było spełnione to i to. No i ten Castrol właśnie spełnia. I on jest idealny i pod Hondę, i pod Mazdę, dlatego się na niego zdecydowałem. Jeszcze chyba któryś, a już nawet nie pamiętam, jeszcze chyba tylko jeden producent miał spełnione oba kryteria w jednym oleju. Natomiast przeglądałem ofertę PMO i okazuje się, że oni akurat też mają. Też mają 5W30, w którym miałbym A5, bo chcę mieć A5. No i miałbym właśnie SM. Gdyż po prostu wiele olejów ma SL, czyli niższą jakość. Wiadomo, że każdy chce mieć wyższą. Okej. Naprawdę nie wiem, co robić, czy się godzić, czy się nie godzić. To nie jest tak, że ja po prostu z wywieszonym jęzorem od razu polecę, tak, tak, proszę, proszę. Bo ja olej, jak widać, już mam. Także proszę Was, napiszcie, czy się godzić, czy się nie godzić na firmę PMO. No, z tego, co czytam, to jest chyba dobry producent lub bardzo dobry. Nie wiem, może Wy macie jakieś inne doświadczenia z PMO. Napiszcie, proszę, w komentarzu. Jak wiecie, na razie Honda jeździ na Ravenolu. Okej. Dzięki. Trzymajcie się.